sędzia Trybunału Stanu, sprawdzić, czy protesty nie są inspirowane z zewnątrz, nasz dziennik, scenariusz napisany za granicą? Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu zwrócił się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o zbadanie sprawy, czy protesty po orzeczeniu TK w sprawie aborcji inspirowane są z zagranicy, podaje poniedziałkowy, nasz dziennik, w materiale, scenariusz napisany za granicą, o zbadanie, czy lewicowe protesty w Polsce są inspirowane przez zagranicę, zwrócił się ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wiceprzewodniczący Trybunału Stanu sędzia Piotr Andrzejewski, który, jak czytamy, wskazuje na wiele budzących wątpliwości posunięć organizatorów protestu w imię zalegalizowania nieograniczonej aborcji. Dziennik podaje, że w swoim wniosku sędzia Trybunału Stanu zwraca uwagę, że celem protestu mogą być próby politycznego zamachu stanu, za pośrednictwem wywołania stanu powszechnego zagrożenia zdrowia, życia i mienia obywateli w eskalowaniu pandemii koronawirusa COVID-19. Sędzia napisał we wniosku, że wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prawdopodobieństwa zorganizowania na terytorium państwa polskiego struktur przestępczości zorganizowanej, czytamy. Jak podaje nasz dziennik, prokuratura krajowa poinformowała, że na razie nie będzie komentować sprawy.